Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Punkty A, B, C sobie szułkami trójkąta równoramiennego. Obliż długość ramienia tego trójkąta. Najpierw trzeba ustalić, które odcinki są ramieniami. No to proponuję w układzie współrzędnych zaznaczyć punkty A, B i C. No to robimy sobie rysunek pomocniczy. Tutaj będzie oś X, tutaj będzie oś Y. Punkt A ma współrzędne minus 3, minus 5. Minus 1, minus 2, minus 3 i minus 5. Minus 5 będzie gdzieś. Raz, 2, 3, 4, 5. Gdzieś tutaj. Tu jest nasz punkt A o współrzędnych minus 3, minus 5. No i teraz punkt B. Punkt B ma współrzędne 4 i minus 1. Raz, 2, 3, 4 i minus 1. Tu jest nasz punkt B. Podpiszę 4, minus 1. I punkt C ma współrzędne minus 2 i 3. Minus 2 i 3. Tu jest nasz punkt C o współrzędnych minus 2 i 3. No i w zasadzie narysujmy sobie ten trójkąt. No i pytanie na oko, które dwa odcinki będą ramionami trójkąta? Nie wiem, które dwa odcinki. Prawdopodobnie może to być AB i BC, może to być AC, CB. Proponuję policzyć długość każdego z tych odcinków i te dwa odcinki, które będą miały tę samą długość, okażą się ramionami trójkąta, bo zawsze trójkąt równoramienny ma dwa odcinki tej samej długości. To do dzieła, przechodzimy do liczenia długości każdego z odcinków. Tylko sobie zrobię tutaj miejsce. Jak liczymy długość odcinka? Długość odcinka liczymy ze wzoru. Długość odcinka na przykład AB to będzie pierwiastek z XA minus XB do kwadratu dodać YA minus YB do kwadratu. Ten wzór jest w tablicy. No to liczymy sobie długość odcinka AB. AB to jest i podstawiam liczby, czyli mamy pierwiastek z. Zauważmy, że nasze XA no to jest minus 3, no bo to jest współrzędna X-owa punktu A. Czyli mamy minus 3 odjąć XB. XB to jest 4, czyli odjąć 4 do kwadratu, dodać YA. Gdzie jest YA? YA to jest minus 5. Odjąć, tutaj mamy minus 1. Minus minus 1, czyli to jest plus 1 do kwadratu. To się równa. No i bierzemy pierwiastek z tego. Minus 3, 4 to jest minus 7 do kwadratu, to jest 49. Minus 5 plus 1 to jest 4 do kwadratu, to jest 16. Czyli wychodzi nam tutaj pierwiastek z 35. To jest długość odcinka AB. Policzmy sobie teraz długość odcinka BC. Długość odcinka BC, no to będzie się wyrażało wzorem XB minus XC do kwadratu dodać YB minus YC do kwadratu. Liczymy i co z tego wyjdzie? XB. Gdzie jest XB? Tutaj jest XB, czyli mamy 4 odjąć XC. Gdzie jest XC? Tutaj, czyli minus minus 2 to jest plus 2 do kwadratu dodać. Mamy tak, YB. Nasze YB to jest minus 1 odjąć YC, czyli odjąć 3 do kwadratu. Co nam wyjdzie? 4 plus 2 to jest 6 do kwadratu, to będzie u nas 36. Minus 1 odjąć 3 to jest 4 do kwadratu, to jest 16, czyli plus 16. Mam 36 plus 16, czyli to będzie 52. Mamy pierwiastek z 52. No i liczymy trzeci odcinek, odcinek AC. Odcinek AC to będzie pierwiastek z XA minus XC do kwadratu dodać YA minus YC do kwadratu. Co z tego wyjdzie? Podstawiamy sobie. Mamy XA. Nasze XA to jest minus 3. Odjąć XC. Tutaj mamy XC, czyli minus minus 2, czyli plus 2 do kwadratu dodać. YA. YA to jest minus 5. Odjąć YC, czyli odjąć 3 do kwadratu. Co nam wychodzi? Minus 3 plus 2 to jest minus 1 do kwadratu, to mamy 1. Dodać minus 5 minus 3 to jest minus 8 do kwadratu, to jest 64. Mam 1 plus 64, czyli to jest 65 pod pierwiastkiem. Czyli zobaczmy, tutaj mamy pierwiastek z 65 i tutaj mamy pierwiastek z 65. Czyli ramieniem trójkąta jest odcinek AB i jest odcinek AC, czyli długość tego ramienia, no bo to są dwa odcinki tej samej długości, czyli długość tego ramienia to jest pierwiastek z 65.